cena rynku jabłek krajowych jest stabilna, czyli taka jakby zamrożona. Z tego, co mi tutaj donoszą rolnicy, donoszą mi słabe zainteresowanie, jeśli chodzi o skupy na eksport. Tutaj w Broniszach ceny oczywiście bardzo dużej rozbieżności, od 80 groszy do nawet 2 zł za kilogram. Także no, kosmiczne. Oczywiście to wszystko zależy od sposobu pakowania i od odmiany. Najdroższe odmiany to jest nadal Coltrant, Lobo, Empire i Szara, około 2 zł. Reszta odmian w przyzwoitej klasie, przyzwoicie zapakowanych, przesortowanych, kosztuje około 20 do 25 zł za 15-kilogramową skrzynkę. Popyt jest nieregularny. Momentami są takie dni, w tygodniu mogą być to 1-2, że nagle przyjeżdżają kupcy i wszystko kupują, a potem jest kilka dni spokoju. Oczywiście to też jest uzależnione też od pogody. No, generalnie tak tutaj nam donoszono, że w połowie stycznia, około 15 stycznia, jakby tutaj konsument odetchnął po świętach, wyczyścił lodówki i wybrał się na zakupy. To było zauważalne na rynku. Jeśli chodzi o warzywa gruntowe, czyli kapustne i korzeniowe, zauważamy, ale to już pewnie od kilku miesięcy, niedobory w podaży kapust. Przede wszystkim kapusty czerwonej. Cena 2,50, 3 zł, to jest kosmos w porównaniu z 80 groszami w latach poprzednich. Do tego doszło, że nawet pojawiła się kapusta czerwona sprowadzana z Holandii. Chyba pierwszy raz widziałem taką na rynku. Też brakuje kapusty białej. Cena oscyluje wokół 25, 30 nawet momentami za worek 20-kilogramowy, czyli do 1,5 zł nawet. Kapusta pekińska też jest stosunkowo wysoka, ale już nie aż tak, około 4 zł za kilogram. Jeśli chodzi o warzywa korzeniowe, uspokoił się burak czerwony. Ceny ustatkowały się na poziomie około złotówki, złoty 20. W grudniu przed świętami on tutaj potrafił zaszaleć nawet do 2 zł momentami. Teraz już jest jakby sytuacja spokojniejsza, ale wiadomo, że on jest o jakieś 30-40% droższy niż w latach poprzednich. Stabilna jest cena marchwi, około złoty 30, od złoty do złoty 30 za kilogram. Równolegle występuje marchew holenderska w cenie około złoty 60 zł. No ale tutaj jest spokojnie. Pietruszka 3-4 zł, też stabilna cena. Seler jest w niełaskach, jest go dużo, około 2 zł za kilo. Także tutaj przede wszystkim odczuwamy braki warzyw kapusty. Najpopularniejszą obecnie odmianą, która jest tutaj poszukiwana na rynku przez konsumentów z Warszawy i okolic, to jest odmiana Catania. Ona bardzo stosunkowo dobrze trzyma jakość o tej porze roku. Kosztuje około 80 groszy do złotówki w porywach za kilogram. Jeśli chodzi o odmianę Irga, która kiedyś była tutaj królowała na Mazowszu, niestety już w styczniu bardzo ciężko znaleźć bulwy, które mają jakoś tam jakość wysoką. Także tutaj już ona jest jakby omijana szerokim łukiem. A ceny tak ogólnie to jest od 8 do 16 zł za worek 15-kilogramowy. Czyli bardzo duże rozbieżności, no ale to wynika z różnych faktów. Ziemniaki mają oczywiście już, zaczynają mieć konkurencję z importu, belgijsko-holenderską. Odmiany o białej skórce, o jasnej skórce kosztują około złoty, złoty 10 za kilogram. Z czerwoną skórką nawet do złoty 60 za kilogram. Oczywiście są cypryjskie, tak zwane młode cypryjskie, z czerwoną glinką. 3 zł za kilogram. To tak wygląda pokrótce sytuacja ziemniaczana. Jak ten handelek jabłkiem dzisiaj wygląda? Bardzo ładnie. Jak widać, od rana, od drugiej w nocy do godziny, teraz nie wiem, 9? Całe 8 klatek. Bo całe 15 zł, 12 zł. Ilość zbycia, jak widać. Od 8 champion, 12 zł. Alfa od 8, 12 zł. Lobo od 8, tylko 20 zł. 200 klatek mam na samochodzie. Potrzebuję 3 dób. Opłaty, te inne sprawy nie wchodzą w grę. Jednak to są koszty. Z dnia na dzień to się zbiera. I raptem bardzo wychodzi to tanio. Poniżej możliwości produkcyjne. Dzisiejszy handel na Broniszach jest słaby. Kupca jest mało, jest zimno, jest mróz.
jest ten handel niezaciekawy. Szampion za tą klasę pierwszą kształtuje się 15 zł. Drobne jabłko jest 12 zł. Czy to jest szampion, czy to jest Ligol, jedynie Lobo jest droższe, Cortland i Bosco. No chcą sprzedać 200 klatek, w takim dniu, jeżeli jest kupiec i jest zbyt, no to się sprzedaje to, nie wiem, 5-8 godzin. Jeżeli kupca nie ma, no zabiera się do domu większość towaru. Przy dzisiejszym dniu no, jest sporo towaru, zainteresowanie słabsze, więc no, ten okres jeszcze taki poświąteczny na razie jest odczuwalny. Czyli może troszeczkę później ten towar będzie schodził lepiej. No, w tej chwili jeszcze taki jest martwy okres poświąteczny. 12 zł worek Irga, czyli to jest 80 groszy. Katania troszkę droższa, 13 zł. No, przyjechałem dzisiaj o godzinie 7 rano. Powiedzmy, sprzedane jest no, 20 parę worków ziemniaka, więc na razie to słabo wygląda w tej chwili. Użytkuję 10 hektarów ziemi, jeszcze kilka hektarów dzierżaw. No i mówię głównie ziemniak wczesny i zboże. Ziemniak na wczesne to Irga, Arrow, a na późne Katania. To są takie odmiany najbardziej lubiane przez klienta. No, można powiedzieć, że przez te markety to co rok ten słabszy handel jest, co rok. Z roku na rok coraz słabiej ten towar schodzi. Dużo jest sprowadzanych towarów na halach, dużo schodzi tego zagranicznego towaru, a te polskie tak po prostu, no wiadomo, nie każdy to chce. Na Bronisze handluje pan kapustą pekińską. Proszę powiedzieć, jakie są dzisiaj jej ceny? Proszę pani, ceny są w tej chwili już niższe, jak bywały latem. No i ciężko się handluje. Towar stoi, tak jak pani widzi. No. Podejrzewam, że w ciągu 24 godzin nie sprzedam chyba tego. Ta kapusta jeszcze jest po starej cenie produkcji, czyli nawozy były tańsze, siła robocza tańsza i na następny sezon podejrzewam, że jeżeli będą takie koszty, nawozy 3 razy w górę, a towar ta sama cena praktycznie. No w tej chwili tam od 2,50 do 4 zł, ale to jest tylko nieosiągalna ta cena w ogóle. To tak jak nie opuszczę, to nie sprzedam. No. Nawozy 3 razy do tyłu i tak jak mówię, te 3 zł, to podejrzewam, że musiałbym na następny rok sprzedawać to gdzieś około 7-8 zł za kilogram. My jesteśmy świadomi, że nie będzie ludzi chyba na to stać, żeby kupić za takie pieniądze. No chyba raczej zmniejszanie produkcji, bo koszty będą wyższe, jak to przekraczały moje dochody jak gdyby. No, ogórki produkuję jeszcze. Gruntowe, foliowe i pomidory polne. I zmniejszymy po prostu ilość uprawy, no bo tak jak mówię, koszty będą wyższe i nie wiadomo, czy nam wystarczy pieniędzy na to, żeby pokryć to wszystko.